Szczęść Boże, konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców w fazie rejestracji. Kłaniam się Państwu, Grzegorz Braun. Towarzyszy mi pełnomocnik mojego komitetu, pan Tomasz Buczek i jeden z członków założycieli Komitetu Wyborczego Wyborców, znany Państwu doskonale, były wiceprezydent miasta Rzeszowa, pan Wiesław Walat, który zaszczyca mnie nie tylko kurtuazją, jaką jest złożenie podpisu na tym ważnym dokumencie, ale zaszczyca mnie też współpracą, dobrą radą, między innymi od pana prezydenta. Pobieram tutaj korepetycje, których jako kandydatowi na włodarza miasta Rzeszowa nigdy dosyć. To jest zatem główna nasza informacja dla Państwa. Tomasz Buczek prezentuje te dokumenty, które ukazały się na stronie komisarza wyborczego parę godzin temu. Nie zwlekamy zatem i dopełniamy tej formalności. Parę słów, panie Tomaszu, do zebranych. Tak, dzisiaj rano dostaliśmy informację, że na stronach internetowych Rzeszowskiej Delegatury Biura Wyborczego znajdują się już arkusze. Jesteśmy w fazie kompletowania Komitetu Wyborczego, zbierania podpisów. Mamy nadzieję, że dzisiaj przed 15.30 uda nam się to zrobić, tak żeby jeszcze przed zamknięciem delegatury dzisiaj złożyć wymagane dokumenty. Dziękuję. Panie prezydencie, parę słów. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że w tym komitecie jestem po to, żeby przedstawić inną trochę wersję rozwoju miasta Rzeszowa, opartą o historyczne doświadczenia tego miasta. Skończył się 667 rok, kiedy miasto na przestrzeni dziejów się pojawiło. Trzeba sięgnąć w tył, a jednocześnie mocno w przód i pokazać, jakie są szanse i możliwości tego miasta na tle całego regionu, a również na tle całej przestrzeni europejskiej. Dziękuję bardzo. Tak jest, szanowni Państwo. Z haseł programowych, o które Państwo pytacie, już od dawna jeszcze ta kampania nie była formalnie ogłoszona, a Państwo słusznie pytaliście o program, więc z tych haseł dzisiaj rzucę jedno. Rzeszów potrzebuje nowego impulsu. Nowego impulsu z szacunkiem, z dumą z dotychczasowych osiągnięć. Ten nowy impuls jest niezbędny. A rzeszowianie sami ocenią, kto zdoła tego impulsu dostarczyć, nadać go miastu w nowej epoce, która niniejszym już się rozpoczęła. Towarzyszą mi tutaj i inni moi współpracownicy i przyjaciele. Wyciągnę tutaj Krzysztofa Mazura i panią Teresę Pracownik. Będziemy się widywali, szanowni Państwo. Teraz to już, mam nadzieję, nieodwołalne. Będziemy się widywali w tej kampanii przez najbliższych, 8 tygodni. Mam nadzieję, że Państwo będziecie chcieli rzetelnie relacjonować tematy naszych kolejnych, z czasem, kto wie, może nawet i codziennych konferencji prasowych. Mam nadzieję, szanowni Państwo, że pomożecie rzeszowianom dokonać tego wyboru, który zaważy na życiu nas wszystkich. Razem dla Rzeszowa zatem, szanowni Państwo. Razem dla Rzeszowa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pytań nie widzę, nie słyszę. O, jest pan redaktor nieoceniony. Telewizja Polska. Czy mógłbym prosić o jakieś konkretne propozycje programowe? Bo jak na razie nowy impuls, szczerze przyznam, no nic mi to nie mówi.
Panie redaktorze, nie róbmy sobie wewnętrznej konkurencji. Odsyłam pana i państwu wszystkim polecam na dobry początek tej kampanii wywiad, którego udzieliłem Polskiej Agencji Prasowej. To agencja, myślę, tak renomowana, że dobrze z tego wysokiego C zacząć tę kampanię. I jeśli mogę panu proponować najpierw lekturę, a potem jako wnioski z niej wyciągane pytania. Już w najbliższych dniach. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Panie pośle, jednak jesteśmy na konferencji prasowej, gdybym mógł prosić o chociażby jedną propozycję programową. Szanowny panie redaktorze, odsyłam. Wie pan co? Tak panu powiem. Zwykle nie robi się takich rzeczy na konferencjach prasowych, ale to też jednak warto na początek odnotować. Szanowni państwo, TVP SA to jest stacja, która tak bardzo kłamie i manipuluje, że po prostu nie należą jej się jakieś ekskluzywne komentarze i wypowiedzi. Niech TVP SA czyta sobie, co tam inni napisali i niech z tego korzysta. Ale myślę, że ta kampania, którą państwo zaczęliście od, oczywiście jak zawsze, przemilczeń, przekłamań, manipulacji. W tej kampanii chciałbym być przede wszystkim do usług mediów prawdziwie niezależnych, lokalnych, regionalnych. I jeszcze raz poproszę panie redaktorze, żeby pan skorzystał z dobrej roboty wykonanej przez pańskiego kolegę z Polskiej Agencji Prasowej. Ja rozumiem, panie pośle. I niech pan zestawi ten materiał z tym, co robi pańska firma w ostatnich dniach i w jaki sposób odnosi się do różnych kandydatur, które stają do wyborów tutaj w Rzeszowie. I jeśli pan z rzetelnym namysłem do tego podejdzie, to zobaczy pan jakąś przerażającą przepaść. Taką przepaść, jaka mnie się przypomina, kiedy wspominam goebbelsowską propagandę lat stanu wojennego, propagandę sukcesu lat sekretarza Gierka. To właśnie jest to, co robi TVP SA, nie tylko w Rzeszowie, ale to pana oczywiście w jakiś sposób tłumaczy, ale nie usprawiedliwia, panie redaktorze. Polska tak. Agencja Prasowa, Agnieszka Pisana. O, bardzo proszę. Chciałam dopytać, o uściślić to hasło, czy ono ma brzmieć, że Rzeszów potrzebuje nowego impulsu, czy też nowy impuls dla Rzeszowa? O, pani redaktor, to są dwie równie dobre propozycje i proszę. Ja mam napisać. Proszę wybrać, proszę napisać, że to pani twórczo włączyła się w tę kampanię, proponując mi aż dwie redakcje zbieżne programowo hasła naszej kampanii. Panie pośle, w ubiegłym tygodniu powstała inicjatywa Nasz Rzeszów, która dąży do tego, żeby przeprowadzić w Rzeszowie prawybory, w związku z tym, że mamy tak dużą ilość kandydatów. Czy pana komitet wyrazi chęć uczestnictwa w takich prawyborach? Szanowny panie redaktorze, mnie się zdaje, że ja już deklarowałem gotowość do udziału we wszystkich debatach i nawet już zdarzyło mi się wzywać do tego, żeby takie debaty w ogóle się tutaj odbyły. Więc z przyjemnością i w poczuciu spełnianego obowiązku jestem do dyspozycji moich wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem liderów opinii, środowisk, które interesują się losem miasta i aktywnie działają na rzecz Rzeszowian. A zatem odpowiedź jest twierdząca. Czy to będą prawybory, no to cóż, rad bym poznać procedurę. Debaty na pewno. Pan powiedział, że motywem do tego, żeby przeprowadzać tutaj prawybory, byłaby jakaś nadzwyczajna mnogość kandydatur. Zdaje mi się, że właśnie dzisiejszy dzień rozwiewa to złudzenie. Nie mamy do czynienia z jakimś nadmiarem urodzaju. Jak na piękne, historyczne miasto Rzeszów, to nie jest nadmiar urodzaju. No cóż, kandydaci jacy są, każdy widzi i każdy będzie mógł ocenić, kto występuje tutaj z programem w istocie konserwacji dotychczasowego układu, kto w istocie
już zadeklarował, że chodzi o to, żeby było tak, jak było. A kto może dostarczyć miastu nowego impulsu do jego dalszego rozwoju? Bardzo na proszę. Pana wyróżnia na tle innych kandydatów. Myślę o panu Marcinie Warchole, pani Ewie Leniart i panu Konradzie Pan mnie pyta, co mnie wyróżnia? Tak, co pana wyróżnia, dlaczego to wyborcy mieliby na pana zagłosować, a nie na przykład na nich? Panie redaktorze, zdaje mi się, że właśnie w poprzednim zdaniu odpowiedziałem na to pytanie, nie odnosząc tego tak bezpośrednio do personaliów. No ale, no tak, no państwo widzicie, że wystąpili przedstawiciele dotychczasowego układu politycznego, partyjnego, formalnych i nieformalnych układów, których władzy poddane jest miasto Rzeszów i obawiam się, z pewnymi modyfikacjami także reszta kraju jest poddana władzy tych układów. I dobra rada, proszę szukać kandydata spoza układu podkarpackiego, spoza układów formalnych i nieformalnych, którym podporządkowane było i jest nadal aż do dnia wyborów życie mieszkańców Rzeszowa. Proszę samemu przeanalizować biogramy, sylwetki. Prawo Gedla, szanowni państwo, żeby układ zmienić, trzeba go najpierw przeanalizować, a żeby go przeanalizować, trzeba wyjść poza ten układ. Także w polityce to prawo ma zastosowanie. Panie pośle, kto jest pana najgroźniejszym rywalem w tych wyborach? Jeszcze raz? Kto jest najgroźniejszym rywalem dla pana w tych wyborach? Pan redaktor pyta, ja powtórzę, bo może nie wszyscy to dobrze usłyszeli, kto jest dla mnie najgroźniejszym rywalem w tych wyborach. Ja nie jestem taki lękliwy, panie redaktorze, i nie widzę tutaj w ten piękny wiosenny dzień, na pięknym wiosennym rynku rzeszowskim nie widzę zagrożeń żadnych i myślę, że miny moich współpracowników, także tęgie, nikomu tutaj mina nie rzednie. My po prostu pracujemy. Jak widać właśnie załatwiamy to, co jest do załatwienia. Dziś pojawiły się dokumenty na stronie komisarza wyborczego, no to je wypełniamy i składamy. Na jak duże poparcie pan liczy? Szanowna pani redaktor, ja liczę z pełną powagą, liczę na coraz szersze poparcie. Z całą pewnością, chociaż oczywiście cenne są przyjaźnie, dobre znajomości i sojusze, zawierane w boju, te doświadczenia, wie pani, przyjaźnie z okopów poprzednich kampanii, to jest zawsze cenne. Bardzo sobie cenimy tych wyborców, którzy nas już poznali. Patrzę tutaj w stronę właśnie moich przyjaciół i współpracowników, z którymi te boje toczyliśmy w poprzednich latach, tu w Rzeszowie, na całym Podkarpaciu. I bardzo szanujemy każdy głos oddany także i na moją kandydaturę w tych poprzednich wyborach o innym charakterze, na inne urzędy. Ja już dziękowałem nie jeden raz za to zaufanie, którym obdarzyli mnie rzeszowianie, wysyłając mnie stąd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem żadnego z tych głosów nie uronić, naszych wyborców nie zawieść, nie rozczarować, ale pójść zdecydowanie szerzej, prawda? Bo właśnie tu w Rzeszowie jest dobry moment, żeby zaznaczyć, że my nie jesteśmy etatowymi kontestatorami, malkontentami, my nie jesteśmy od krytycznej publicystyki, my jesteśmy od działania, a to znaczy do odbrania odpowiedzialności za władzę. Za władzę. I ponieważ słyszę, one już zabrzmiały w tej kampanii takie różne miłe slogany o,
o demokracji bezpośredniej i o tym, że to właśnie rzeszowianie mają zdecydować. No tak, w tym sensie oczywiście, że wsłuchujemy się i to naprawdę wytężamy słuch, żeby usłyszeć i nie uronić żadnego z sygnałów, które dochodzą ze strony właśnie ruchów miejskich, ze strony środowisk samorządowych, społecznikowskich. No ale, szanowni państwo, od tego są wybory prezydenckie, żeby wybrany został ktoś, kto będzie tutaj przejawiał wolę polityczną. Kto będzie decydował? Kto będzie, uwaga, rządził, władał, tak? A nie król malowany, nie delegat, eksponent jakiejś, no właśnie, częściowo formalnej, częściowo nieformalnej sitwy, z całym szacunkiem. Chodzi o to, żeby decydować z odkrytą twarzą, z podniesioną przyłbicą. No, przepraszam, przyłbice zakazane już w tym sezonie. Więc nawet i tego nie można. No ale staramy się. Pani rozumie, co próbuję tutaj wyrazić. Panie pośle, czy jak rozumiem, że dzisiaj nie dowiemy się... Pan odrobi lekcję, pan przeczyta wywiad dla PAP-u i każdy czas, każdy... Tak, propozycje programowe, tak, od tego, wie pan, z pozoru, telewizja jest nie od tego, od tego jest telewizja, żeby nie kłamała tak bezczelnie, jak czyni to pańska firma. Z pozoru, telewizja zwana dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu publiczną, od tego jest, żeby spełniała swoje obowiązki, a jednak kłamie, manipuluje. Przemilcza, prawda? Więc proszę, nie mówi nic, proszę, panie redaktorze, tak pan to sobie zapisze no, i tak ja słyszę. Oczywiście nie mogę temu przeszkodzić, ale ja pana zachęcam, proszę odrobić lekcję, proszę przeczytać te wypowiedzi i odsłuchać te, które już padły i proszę wystąpić z jakimś sensownym pytaniem, a dowolną ilość czasu antenowego, którą zechcecie państwo przeznaczyć na rzetelną prezentację mojej kandydatury i moich współpracowników, z całą pewnością wykorzystam. Także, ponieważ gościem telewizji reżimowej zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną nie byłem, trudno już policzyć jak długo, mam nadzieję, że państwo skorzystacie z tej kampanii jako okazji do tego, żeby się chociaż w części zrehabilitować wobec opinii publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Rzeszowa. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Kłaniamy się państwu. Dziękujemy.